Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka jest doradztwo biznesowe, czyli pomoc ludzi z zewnątrz w naszym biznesie. Inaczej możemy to nazywać mentoringiem czy konsultingiem. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o spojrzenie z zewnątrz na nasz biznes. Jakiś czas temu, kiedy byliśmy blisko już sprzedaży naszej firmy ze wspólnikiem po 8 latach wspólnej działalności, analizowaliśmy, co poszło nie tak, co mogliśmy zrobić lepiej. I taka nasza wspólna myśl była taka, że nie słuchaliśmy, nie mieliśmy nikogo obok siebie, kto mógł nam doradzić, kto mógł nas wesprzeć swoim spojrzeniem. Budowaliśmy ten biznes mając 20 lat, czyli byliśmy jeszcze mocno niedojrzali biznesowo, opierając się na naszym przeczuciu, na naszej wiedzy teoretycznej, trochę na szczęściu. Nie było to poparte taką typową, praktyczną wiedzą z prowadzenia biznesu. Czym to skutkowało? Myślę, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że skutkowało to tym, że straciliśmy sporo czasu na bezsensowne decyzje. Myślę, że też straciliśmy sporo pieniędzy poprzez naukę na naszych błędach i wydaje mi się, jakby myśląc też, gdzie mogliśmy być przez te 8 lat, gdybyśmy mieli kogoś mądrego obok, kto by nam doradzał, myślę, że byśmy byli znacznie, znacznie dalej. To nie znaczy, że nasza firma nie osiągnęła dużego sukcesu, bo tak było, natomiast rozwijała się wolniej niż mogła i myślę, że jeżeli byśmy dobrali odpowiednie osoby, które kierowały nas przez tą drogę, zarobilibyśmy znacznie więcej pieniędzy. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo od tamtej historii minęło kilka lat. Przez ten czas wsparłem swoją radą, swoim doradztwem już wiele, wiele biznesów, myślę, że ponad setkę i widzę, jak niedużym kosztem czasowym, kilkunastogodzinnym mojej pracy, czy to CEO, czy to z menedżerami, udaje nam się wypracowywać niesamowite efekty. Także chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć temat doradztwa biznesowego, też po to, żebyście mogli znaleźć na swojej drodze takiego doradcę. W tym odcinku opowiem Ci, dlaczego warto znaleźć sobie takiego doradcę biznesowego, z jakimi tematami warto się do niego zwrócić, jak wygląda proces pracy z takim adwajzorem. Następnie przybliżę Ci kilka przykładów z mojej praktyki, jakie problemy udało nam się rozwiązać, a na koniec powiem Wam, ile kosztuje taka usługa oraz gdzie znaleźć dobrego adwajzora dopasowanego do Waszego biznesu. Ale zanim zaczniemy, ogromna prośba, zasubskrybuj mój kanał i jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli chciałbyś o czymś porozmawiać, pisz proszę w komentarzach, na wszystkie obiecuję, że odpowiem. Zacznijmy od tego, co zyskujesz pracując z adwajzorem. Przede wszystkim wiedza, dostęp do know-howu. Często są to osoby, które zjadły już zęby na biznesie i są w stanie dać Wam tak potężną dawkę wiedzy, jaką Wy zyskiwalibyście przez kolejne lata prowadzenia tej firmy. Czyli już rozwijacie się znacznie szybciej, chociażby niż Wasza konkurencja, która nie korzysta z takiego doradztwa, ponieważ macie przy sobie doświadczonego doradcę. Po drugie, uczycie się na błędach, które on popełnił, czy na błędach, które widział już wcześniej w innych biznesach, a nie na swoich błędach. Jest to bardzo duża przewaga konkurencyjna, ponieważ dobrze wiecie, że popełniane błędy kosztują często, czy to pieniądze, czy czas i de facto hamują znacznie Wasz rozwój. Kolejną rzeczą, którą zyskujecie, jest spojrzenie z zewnątrz. Jest to mega ważne, żeby ktoś obiektywnie patrzył, jak działa Wasza firma, jak zarządzacie zespołem, jakie decyzje podejmujecie, gdzie są
największe problemy, gdzie są największe sukcesy, ponieważ wy jesteście bardzo mocno w projekcie. Przez to często, i to jest praktyka właściwie z każdej firmy, z którą pracowałem, nie widzi się prostych rozwiązań, które mogą w znacznym stopniu czy to rozwiązać problemy, czy też napędzić biznes. I nie wynika to z niekompetencji osób, z którymi pracuję, ale wynika to z tego, że jesteśmy bardzo mocno wsiąknięci w projekt i brakuje nam tego dystansu, żeby spojrzeć na swój biznes trochę inaczej. Co ciekawe, często te osoby, taki CEO, jeżeli miałby doradzić innemu CEO w innym biznesie, to dokładnie widzi. Ale w jego biznesie często, czy to są blokady emocjonalne, czy po prostu nie widzi pewnych oczywistych rzeczy, kończą się tym, że tkwi w marazmie, gdzieś tam hamuje swój rozwój czy potencjał biznesowy. Mając takiego doradcę, macie również sparring partnera. Brainstorm w procesie rozwoju biznesu jest bardzo ważny i pracując z taką osobą możecie powymieniać myśli, możecie wypowiedzieć na głos to, co myślicie i często ludzie potrzebują tego potwierdzenia, że podejmują właściwe decyzje. Ostatnio miałem takie spotkanie i właśnie CEO powiedział mi: słuchaj, no bo ja nie mam z kim w firmie tak wymieniać myśli jak z tobą. Jaki jest nasz cel? Nie taki, żebyśmy spotykali się często. Naszym celem jest teraz znaleźć ludzi do tej organizacji, żeby on miał z kim tak pracować. Ale do pewnych rzeczy trzeba ludzi przekonać. Do pewnych swoich pomysłów musicie się też sami przekonać i często, tak jak powiedziałem, wypowiedzieć się na głos i usłyszeć tej aprobaty, że to jest dobry pomysł od kogoś z zewnątrz. To, co też zauważyłem z mojej praktyki, to, że udaje mi się sprowadzać osoby zarządzające na właściwe tory. To znaczy często stymuluję ich do tego, żeby wykonywali w swojej organizacji to, co faktycznie powinni wykonywać, a nie ginęli w tym ogniu bieżączki. Więc nie chcę powiedzieć, że advisor czy taki mentor jest trochę batem na tą najważniejszą osobę w firmie, no bo tak naprawdę, jeżeli jestem właścicielem, to nie mam nad sobą żadnego bata, ale czasem jest właśnie czymś takim i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To, co jeszcze zyskujecie, to perspektywa. Znacie swój biznes, wiecie, jak go prowadzicie, może znacie też biznes kolegi, może znacie też biznes jakiś rodzinny, który mieliście. Natomiast praca z advisorem sprawia, że otrzymujecie perspektywę szerszą, bo taka osoba często widziała 5, 10, 50, 1000 różnych firm i widzi, że w każdej wygląda to trochę inaczej i może pokazać ci inny model, który miałby lepsze zastosowanie właśnie w twoim biznesie. Więc jakbym miał krótko podsumować, po co ci advisor, to właśnie po to, żeby zaoszczędzić czas, pieniądze, pomóc ci zarobić większe pieniądze, pomóc ci rozwijać firmę szybciej, pomóc ci rozwiązać kluczowe problemy. Z jakimi tematami ludzie najczęściej przychodzą do takiego doradcy? Przykładowo, chcemy wejść na nowe rynki i potrzebujemy pomocy kogoś, kto ma już doświadczenie w takiej czynności. Albo mamy płaską strukturę i nagle firma nam się rozrasta, musimy zbudować dużą organizację, więc nagle trzeba będzie zrobić hierarchiczną strukturę. Czy wychodzimy z nowym produktem, czy nowym biznesem i chcemy, żeby ktoś spojrzał na to z boku. Czasem zdarza się, że ludzie przychodzą i chcą, żeby im zaudytować to, co się u nich dzieje, czy to w obszarze, nie wiem, sprzedaży, customer journey, czy marketingu. Więc tych tematów jest naprawdę dużo. Kolejny przykład. Macie zakład produkcyjny i chcecie zoptymalizować produkcję. Dobrze zatrudnić kogoś,
posłuchać kogoś, kto ma może większy zakład i ma dużo większe doświadczenie właśnie w optymalizowaniu produkcji. I takich przykładów mógłbym mnożyć, ale generalnie wydaje mi się, że taką prostą receptą jest szukanie mądrych ludzi przy kluczowych problemach w Twoim biznesie, z którymi nie jesteś w stanie sam szybko sobie poradzić. Jak wygląda praca z takim advisorem? Właściwie wyróżniłem trzy modele. Pierwszy to model stały, taki trochę mentoringowy, czyli raz na tydzień, raz na dwa tygodnie spotkanie, na którym omawia się bieżące problemy, które akurat są na warsztacie. Zakładam, że też powinien być określony jakiś cel, czy to długofalowy, czy to krótkofalowy, i taki advisor pracuje z czy to CEO, czy z menadżerem. Drugi model to model projektowy, czyli na przykład hipotetyczna sytuacja, przychodzi do mnie firma i mówi: Bartek, potrzebuję, żebyś przeanalizował, czy nasza agencja Performance dobrze zarządza naszymi kontami. I wtedy podejrzewam, że spotykam się z tą agencją, słucham, co mają do powiedzenia, może spotykam się z kimś jeszcze z firmy, żeby posłuchać, co on ma do powiedzenia, i na koniec wsiadam na narzędzia analityczne, sprawdzam konta i przygotowuję takie podsumowanie, co na ten temat sądzę. Czyli taka, to już jest bardziej praca audytowa, ale też się zdarza. I model taki doraźny, czyli ktoś przychodzi i ma pewien problem i spotykamy się tyle razy, ile potrzeba, żeby ten problem rozwiązać. Żeby lepiej przybliżyć Wam temat, chciałbym Wam przedstawić kilka przykładów z mojej praktyki, z jakimi problemami przychodzili właśnie do mnie ludzie na doradztwo. Pierwszy przykład. Właściciel bardzo dużej, dobrze prosperującej firmy. Myślę, że możemy zyski liczyć miesięcznie w setkach tysięcy euro. Przychody znacznie większe. I ten właściciel przyszedł do mnie z prozaicznym problemem. Chcę zamknąć firmę. Dlaczego? No, bo mnie to nie jara, jestem wypalony i właściwie nie chcę tego robić. Nad czym pracowaliśmy? Pracowaliśmy nad tym, czy mimo tego, że jest majętnym człowiekiem, że zarobił dużo pieniędzy, jest sens zamykać coś, co budował latami? Jakie są alternatywy? On na początku nie widział tych alternatyw, chociaż dla mnie one były oczywiste. Musieliśmy przejść długą drogę, żeby doszedł do tego. Ale finalnie dzisiaj ta firma zatrudniła CEO. Jej właściciel angażuje się może w 10% w stosunku do tego, ile angażował się wcześniej. A firma zarabia więcej pieniędzy, niż zarabiała, jak on był na pokładzie. Inny przykład. Biznes, który istnieje już 2 lata, ale teraz chce zacząć działać szerzej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Działa w sektorze premium i tak naprawdę przyszedł do mnie, żebym przeanalizował te wszystkie działania marketingowe i sprzedażowe, które zamierzają wdrożyć w najbliższych miesiącach. Usiedliśmy, 2 godziny tak naprawdę wystarczyły, żebym im wykazał listę błędów, co moim zdaniem powinni poprawić, na co powinni zwrócić uwagę i gdzieś tam określić sobie kolejne kroki. Umówiliśmy się, że za jakieś 2-3 miesiące znowu się spotkamy i gdzieś tam zrobimy sobie update, co udało im się osiągnąć i czy te założenia były słuszne. Inny biznes, e-commerce. Świetny produkt, unikatowy na rynku polskim. Wydaje się, że właściwie nie mają konkurencji. Bardzo dobry odbiór klientów, ale online'owo produkt się nie sprzedaje. Co więcej, offline'owo się sprzedaje. Więc tutaj pracy było więcej i praca była tak naprawdę co w takich cyklach, co 2 tygodnie, gdzie szukaliśmy różnych dziur w tym procesie od zobaczenia produktu do zakupu, które można było usprawnić.
Przyszedł też do mnie startup z branży, którą bardzo dobrze znam, z branży cateringowej, który wymyślił sobie innowacyjny biznes właśnie w tej branży. I przyszedł do mnie z całym biznesplanem, żebym zaopiniował, co o tym sądzę. Nie byli szczęśliwi po naszym spotkaniu, bo wynalazłem strasznie dużo dziur w ich biznesie. A znam dobrze ten rynek. I to było jakiś rok temu. Ich biznes finalnie nie powstał. Natomiast czy to dobrze, czy to źle? Z mojej perspektywy zaoszczędzili pieniądze, które by zmarnowali właśnie wkładając w ten biznes. Ale żeby nie było tak kolorowo, mam też negatywny przykład doradztwa, które mi nie wyszło, albo nam nie wyszło, bo tak naprawdę pracowaliśmy razem. Mianowicie współpracowałem z pewną znaną osobą, która oprócz zarabiania na swoim wizerunku chciała też budować swoje małe imperium biznesowe. I pracowaliśmy prawie rok, bardzo intensywnie. Mieliśmy bardzo fajny plan, ułożyliśmy strategię, natomiast problem był po stronie wykonawczej. No bo tu zlecenie, tam zlecenie, nie miała czasu tego realizować. Nie była też otwarta na to, żeby inwestować zarobione pieniądze w zespół, który mógłby za nią to realizować. I finalnie skończyło się na tym, że zakończyliśmy współpracę. Dzisiaj nadal sobie świetnie radzi, ale jako znana osoba, a nie bizneswoman. Gdzie znaleźć takiego doradcę? Dobór doradcy jest bardzo ważny i naprawdę uważam, że powinniście poświęcić czas na dobry research. Jest masa doradców, szarlatanów, którzy będą wam obiecywać złote góry, miliony złotych zarobionych i tak dalej, natomiast nie wnoszą wam nic. Jeżeli wiecie, o czym, nad czym chcecie pracować, nad jaką częścią waszego biznesu, to zachęcam was najpierw do takiego researchu internetowego, żeby może poczytać, kto się na ten temat wypowiada, pooglądać trochę YouTube'a. Może uda znaleźć się wam kogoś, kto jest ekspertem w danym temacie. Jeśli chcecie pracować z kimś, powiedziałbym, szerzej nad całym biznesem, to warto znaleźć sobie kogoś w pierwszej kolejności z waszej branży. I nie bałbym się tutaj szukać wymarzonych osób. Czyli przykładowo, jeżeli nie wiem, macie biznes modowy, to w pierwszej kolejności poodzywałbym się do osób, które tworzą duże marki modowe w Polsce, a nuż uda się znaleźć adwajzora właśnie w tym biznesie. I znam wiele przykładów, gdzie takie osoby angażowały się w biznesy, bo jest to dla nich fajna odskocznia od codziennej pracy. Oczywiście niektórzy mają zakazy konkurencji, więc może warto poszukać kogoś, kto wcześniej pracował w podobnym biznesie, teraz pracuje w innej branży. Uważam, że tutaj dobry research, szczególnie na LinkedInie, jest szalenie ważny. Możecie też sprawdzić ludzi, którzy na LinkedInie mają wpisane, że są adwajzorami, że są doradcami, konsultantami i zobaczyć, jakie biznesy z nimi współpracują. Jeżeli to będą biznesy, które są gdzieś tam połączone branżowo z tym, co wy robicie, albo może podoba wam się to, jak one działają, to może to jest właściwa osoba. Kolejnym miejscem, gdzie możecie znaleźć taką osobę, są różne programy mentoringowe. I nie mówię tu, że musicie przystępować do takiego programu, tylko mówię, żeby przejrzeć sobie listę mentorów w różnych programach, prześwietlić te osoby, czym się zajmują i może akurat ta osoba wam podpasuje, a już wiecie, że tym się zajmują, że to jest coś, czemu poświęcają czas. Bardzo ważna sprawa. Wybierzcie dobrego doradcę. Mam przykłady różnych startupów, z którymi rozmawiam, gdzie trafiają albo na świetnych mentorów i wnoszą im bardzo dużo wartości. I chylę głowy przed takimi osobami, ale też mam przykłady ludzi, którzy byli w programach mentorskich ze swoimi startupami i po prostu czekali, aż to się skończy, bo musieli to odbębnić.
Także uważam, że ten dobór jest szalenie ważny. Jeżeli znajdziecie już kogoś, porozmawiajcie z biznesami, które wspiera, którym doradza, to nic złego, że chcecie się dowiedzieć coś o tej osobie. Zróbcie sobie też rozmowę zapoznawczą, bo nie chodzi o to, żeby też marnować swój czas i swoje pieniądze. Chodzi o to, żeby znaleźć kogoś raz a dobrze, kto będzie Was wspierał może przez lata. Na koniec, ile to kosztuje? Najczęściej stawki są godzinowe i zaczynają się gdzieś od 100 zł za godzinę, a kończą na 2000 dolarów za godzinę. Oczywiście jest to bardzo duża różnica, ale też różni są adwajzorzy na rynku. Zazwyczaj ci bardziej doświadczeni, ci, którzy są dłuższy stażem, po prostu biorą więcej. Czy musicie mieć najdroższego? Nie. Czy oszczędzać pieniądze i brać kogoś taniego? Też nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Musicie znaleźć kogoś, kto tym wynagrodzeniem, jakie mu płacicie, pasuje do waszego biznesu, do momentu rozwoju, w którym jesteście. No bo jak jesteście na początku drogi, nie potrzebujecie kogoś, kto będzie wam dokręcał globalne procesy sprzedażowe. Więc wszystko po kolei. Często jest też tak, że jeżeli nie stawka godzinowa, to rozliczacie się projektowo, czyli na przykład jeżeli trzeba zrobić audyt jakichś działań, to dostajecie wycenę za zrobienie tego audytu. Czyli jeżeli trzeba przygotować strategię, to płacicie po prostu za całą przygotowaną strategię, nieważne ile godzin spędzi nad tym dany doradca. A dlaczego warto wydać te pieniądze? Jeżeli znajdziecie dobrego doradcę, uważam, że to są jedne z lepiej wydanych pieniędzy w waszej firmie. Mówię to jako praktyk biznesowy, w których w swoich biznesach nie korzystał z doradców, jako praktyk biznesowy, który potem korzystał z doradców w swoich biznesach, a na koniec osoba, która sama doradza. Widzę, jak dużo wartości można czerpać właśnie z takiej mądrej osoby wokół siebie, czy czasem kilku mądrych osób wokół siebie. I uważam, że jest to inwestycja warta może nie każdych pieniędzy, ale naprawdę dużych pieniędzy, bo finalnie pozwoli Wam to zarobić jeszcze więcej. Jeżeli miałbym Wam coś zasugerować, traktujcie to jako inwestycję w Waszą firmę i wyznaczcie sobie budżet, który będzie jakimś procentem, może być małym, Waszych przychodów czy Waszych zysków, żeby mieć te pieniądze na inwestowanie w swój biznes, na inwestowanie w mądre osoby wokół Was, żebyście zarabiali więcej i więcej. Za dzisiaj dzięki i do usłyszenia.